Wakacje się zbliżają. Tak. Ma pan jakieś oczekiwania na ten czas? Nie. Śniegu? Uczę się. Co? Na szkolenia zawodowe chodzę. Na szkolenia zawodowe pan jedzie? Ja chodzę, jeździłem codziennie. Aha, w ferie jedzie pan na szkolenie zawodowe. No. Planów jako tako nie mamy, dzieci bardziej. Syn wyjeżdża na obóz sportowy, bo trenuje lekkoatletykę, a my pewnie będziemy siedzieć w domu i odpoczywać od szkoły i od lekcji. Praktyki. Praktyki? Gdzie? No. W Kaczanowie. W Kaczanowie, czyli do zawodówki chodzisz i jakiego zawodu się uczysz? Piekarz. Piekarz, a więc będziesz piekł w Kaczanowie bułeczki? Tak. Wyjazd na pewno gdzieś na narty, no i trudno mi powiedzieć co jeszcze więcej, ale na pewno wyjazd na narty. Ferie są 2 tygodnie, tak? Tak, 2 tygodnie. No znaczy, no na pewno pierwszy tydzień na pewno nie, tylko w tym drugim tygodniu pojedziemy na narty. A już pan ma wybrane miejsce? No powiem, Szklarska Poręba, najprawdopodobniej Szklarska Poręba. Dlaczego właśnie te miejsce? No powiem szczerze, jest to raz, że bliżej niż nasze Tatry tutaj polskie. No i dwa, no też no bardzo dobre tutaj zaplecze jest narciarskie, bym powiedział, też tutaj w tych stronach gór, nie? Pracy się pójdzie. Do pracy? Tak, bo jesteśmy w zawodowej. Aha, czyli praktyki. Tak, dokładnie. Praktyki. I dokąd idziecie? Jakie praktyki? Gdzie? Znaczy, ja jestem zawodnik. Lakiernia. A ja operator obrabiarek skrawających. Operator? Obrabiarek skrawających. Rozumiem. Kurczę. To chyba fajnie, co? Przez całe 2 tygodnie? Znaczy, no ja mogę wziąć urlop jeszcze, bo mamy zawsze rok, ale nie jest źle. No ja przez tydzień, nie? Bo później mam wolny tydzień też. To trochę macie skrócone ferie, nie jest wam przykro? No trochę tak, a trochę nie. Pieniądze są. Jeszcze żadnych planów nie mam. Czyli coś pełen może... spontan, zobaczymy. Jak będzie jakaś ciekawa propozycja, to może jakiś wyjazd gdzieś w góry. To znaczy, którą propozycją byłoby pani zainteresowana? To znaczy, o co pani konkretnie pyta? O. Wolałabym aktywnie spędzić ferie. Aha, o właśnie. Czyli wyjazd na narty, odpowiadam. Na nartach jeszcze nie jeździłam, ale chętnie bym spróbowała. Po górach bym sobie pochodziła zimą, bo zawsze byłam w okresie letnim. Dobrze. Więc ciekawa propozycja.